Godzina 9.10, magazyn sportowy, czas zacząć. W studiu Przemysław Paczkowski i Łukasz Starowiejski. Iga Świątek zaczęła 73. tydzień panowania w kobiecym tenisie i tak będzie przynajmniej do 11 września, gdy zakończy się US Open. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Igi Świątek, polski wioślarz i olimpijczyk z Seulu, Tomasz Świątek. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim o tych sukcesach Igi Świątek, ostatnich turniejach, to myślę, że warto zacząć od zakończonego turnieju WTA w Warszawie. No właśnie, ogromny sukces, czy podwójny sukces? Jak to było pana zdaniem? Szczerze nie wiem, czy to ogromny sukces. No, na pewno impreza się udała. W tej chwili jeszcze, powiedzmy, zamykamy wszystkie kwestie tam rozliczeniowo, takie papierkowe, podsumowania, jakieś tam bilanse robimy. Natomiast uważam, że chyba jedna to była najlepsza edycja z tych trzech, które żeśmy do tej pory zrobili. Wyszliście na swoje? Jeszcze tego właśnie nie wiem. Sportowo na pewno. Sportowo jako wydarzenie to na 100%. No szczerze niekoniecznie, bo ja czuję się trochę rozczarowany. Rozczarowany czuję się tym, że żadna z dziewczyn, która grała, mówię o dziewczynach z Polski, nie potrafiła sobie poradzić, powiedzmy, chociażby z pierwszą rundą. I to jest dla mnie trochę rozczarowanie. Wykluczam z tego układu Igę oczywiście, no bo ona jakby jest trochę ponad. Ale ten turniej też tak naprawdę nigdy nie był tworzony dla Igi, tak? On był tworzony po to, żeby dać szansę właśnie innym dziewczynom, żeby je wypromować, żeby one się same wypromowały, a jednocześnie, no wiadomo, Iga była tym jakby kluczem, żeby ten turniej bardziej był zbudowany i bardziej rozwinięty. No i to jest moje takie małe rozczarowanie trochę. Zresztą w zeszłym roku podobnie, aczkolwiek w zeszłym roku tam Maja Chwalińska ugrała chyba jedną rundę. No i tyle. No, na debel nie patrzę, bo debel to jakby trochę inna dyscyplina w stosunku do singla, więc jakby bardziej się koncentruję na singlu. Ale jednak frekwencja dopisała. Zwycięstwo Igi na sam koniec. Można było sobie wymarzyć lepsze zakończenie turnieju? No to jest no, bajka. Oczywiście, że tak bym chciał zawsze, ale no, to było piękne, tak? Bo to, na to liczyliśmy po cichu, że tak się może stać. Jedyna rzecz to tylko pogoda, żeby nam dopisała. No mieliśmy tam małe takie zgrzyty, ale jakimiś tam, powiedzmy, udało się przeskoczyć tą pogodę, w sensie, że dało się pozamykać te wszystkie mecze w odpowiednim terminie. I to, że pogoda płata figle, to wystarczyło popatrzeć na turniej w Montrealu na przykład. No właśnie. Dużo większy. I też nie było dachu. I też nie to, było to zwycięstwo Igi to było spełnienie pana marzeń, bo Iga, pamiętam, na zakończenie turnieju po finale powiedziała, że o tym turnieju mówiło się już od dawna w domu. Czy trochę była taka presja też na Igę, żeby to zwycięstwo w tym roku było? Nie, absolutnie nie. Iga sama sobie założyła troszeczkę taką presję, bo ona chciała jakby po pierwsze właśnie zaspokoić jakby no niby wymagania organizatorów, aczkolwiek nigdy tego tak nie stawiane, nie było to tak stawiane. A z drugiej strony no, chciała jakby dać pełną satysfakcję kibicom, którzy przyjdą i będą na żywo ją oglądali. No bo to jednak jest miłe, sympatyczne, jak powiedzmy przychodzą kibice, mamy pełny stadion i powiedzmy jeszcze Polka wygrywa. No to to jest to, co byśmy sobie życzyli za każdym razem. Kolejna edycja w przyszłym roku? No, są jakieś rozmowy, są jakieś plany? Jeszcze nie, no bo tak jak mówię, no musimy zamknąć ten sezon i wtedy dopiero będziemy prowadzili rozmowy. No, kluczem do tego będzie oczywiście termin, bo termin nam trochę koliduje z Igrzyskami Olimpijskimi, więc będziemy się starali, żeby ta impreza była odpowiednio ustawiona, ale jeszcze nie powiem, czy będzie przed, czy po, ponieważ jeszcze sami musimy się jakby zastanowić, który termin będzie dla nas bardziej dogodny. Ale miejsce to samo? No mam nadzieję. Mam nadzieję, czy nie jest to pewne, że to będzie w Warszawie? Nie wiem, no powiem tak, no, rozmowy z Legią takie końcowe, w sensie zdania obiektu i tak dalej, jeszcze trwają, co trochę mnie martwi, bo powinno to już się wszystko pozamykać. No Legia trochę się czuje taka, nie wiem, chyba nieusatysfakcjonowana. Ja uważam, że powinna być, bo przynieśliśmy taką imprezę na ten obiekt, gdzie w moim odczuciu ten obiekt po pewnej zapaści, powiedzmy, sprzed poprzednich lat, no, pójdzie do góry, bo nagle wszyscy mówili o Myśliwieckiej, nagle wszyscy mówili o Legii, nagle korty na Legii. No, no mówię, no, reklama jest taka, że... No to czego brakuje tej Legii? Czy powiedzieli, działacze Legii powiedzieli coś wam, czego im zabrakło?
czego żałują, czy możesz to powiedzieć? Ja nie wiem, czy im czegoś brakuje. No, podejrzewam, że brakuje im tak jak każdemu pieniędzy, tak? Ale no, z drugiej strony jest tak, że nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze i to, co my żeśmy tutaj zaproponowali tym turniejem, chociażby z Igą, powiedzmy inaczej, nie z Igą, a z zawodniczką numer jeden na świecie, no bo to będzie ładniej brzmiało. To jest i zawodniczka numer jeden na świecie, i Iga Świątek, czyli Polka, czyli właśnie. To jest jakby... Czegoś jeszcze takiego nie było, dokładnie. No więc tutaj jest tak, że no, promocja jest powiedzmy 200%, no bo inaczej tego nazwać nie można. No ale mówię, no, mam nadzieję, że to się wszystko pozamyka i będziemy na dobrej drodze do przyszłości. A jeśli nie Warszawa? Oj, nie wiem. No, mówiono, że Tomek Świątek się nie śmieje, jak jest w radiu, a u nas jednak daje radę. Brakuje ogólnie takich kortów, powiedzmy o tej nawierzchni, powiedzmy otwartych, bo nie myślimy o halach, nie myślimy o mączce. Mączkę żeśmy już przerabiali. Mówię brzydko i kolokwialnie, słabą mamy nawierzchnię ziemną w Polsce do turniejów, tak? No do treningów może jest okej, ale do gry na turniejach jest ta nawierzchnia słaba, a przynajmniej w moim przypadku, to gdzie ja gdzieś byłem na tych turniejach, wiem, że może są obiekty, żeby ich nie obrazić, gdzie może robią lepszą nawierzchnię, ale ja porównuję się na przykład do tych najlepszych, jak powiedzmy do Roland Garrosa, gdzie no naprawdę robią tam ci ludzie cuda i naprawdę te korty są w 100% takiej dyspozycji dla zawodników i tam się nic nie dzieje, tam nie ma dziurek, tam nie ma jakichś załamań, nie ma, nie wiem, czegoś, co by przeszkadzało grać. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To nie jest moment na turniej na ziemi. W sensie, jasne. Bo to jest czas, kiedy wszyscy przechodzą na beton. Po no prostu. Tak, tylko że za rok mamy Igrzyska Olimpijskie w na Paryżu ziemi. I mamy je właśnie na obiekcie Roland Garrosa, więc jakby no, nie wiadomo, co lepsze, prawda? Raz szukaliśmy tego harda, teraz jakby jest ta kwestia ziemi, ale no, mam nadzieję, że sobie poradzimy z tym. Zobaczmy. Ja się muszę zapytać o tę ziemię i o Roland Garros i Igrzyska Olimpijskie. Chciałem to na koniec zadać to pytanie, ale to jest takie marzenie Igi, ale i taty Igi. I Iga jakby trochę tymi marzeniami taty żyje a propos Igrzysk Olimpijskich. No, jeżeli nie na kortach Rolanda Garros w Paryżu, na ziemi, gdzie jest królową, to gdzie ona miałaby zdobyć złoto? Słuchajcie, nie nakręcajmy spirali, powiedzmy, bo to jest trochę niedobre. Powiem uczciwie, ja też mam jakieś marzenia i też sobie po cichu o wielu rzeczach myślę, ale nie wyrażam ich na głos, bo podkręcanie tej takiej spirali, podkręcanie jakby tej atmosfery nie służy temu. Ja przerobiłem to w 1988 roku, gdzie jechaliśmy na Igrzyska do Seulu i faktycznie w tym momencie wyszedł olimpijczyk i my jesteśmy na tej okładce, pojechaliśmy tam w czwórkach podwójnych. No i pech się zdarzył, że powiedzmy jeden z kolegów się rozchorował, osada nie popłynęła tak jak miała popłynąć, zajęliśmy 7. miejsce, czyli wygraliśmy finał B. A wszyscy mówili, że mieliśmy wrócić z medalem. I to jest wtedy wielkie rozczarowanie, bo w momencie, kiedy byśmy jechali na tą imprezę i by się o nas nic nie mówiło, bądź jakby się mówiło, że są zdolni, ale jeszcze bez wyniku, to 7. miejsce byłoby, podejrzewam, w tamtym momencie no, dobrym wynikiem. A niestety no, przy takich układach wyszło na to, że byliśmy przegranymi. Ale właśnie, czy może to, że brał pan udział w Igrzyskach Olimpijskich, to jakby zwiększa wartość tych przyszłorocznych igrzysk dla Igi, że jednak no, te igrzyska dla pana i też dla samej Igi w przyszłym roku mogą być takim no, priorytetem. No szczerze, no, dużo się mówiło w domu zawsze o tej imprezie. Impreza jest jakby bardzo charakterystyczna. Mamy ją raz na 4 lata, więc jakby wartość zdobytego miejsca bądź jakby medalu jest jakby no, nieoceniona, prawda? No, wiemy doskonale, że w tenisie jest tak, że takie w cudzysłowie mamy 4 razy Mistrzostwa Świata, czyli zakładam, że to są szlemy w jednym roku, więc jakby no, tych możliwości zdobycia dobrego wyniku jest znacznie więcej, a Igrzyska mamy raz na 4 lata i trochę faktycznie jest tak w moim odczuciu, że w tenisie te Igrzyska są jakby, no nie wiem, no wydaje się, że jakby takie mniej wartościowe, aczkolwiek ja nigdy tego tak nie odbierałem, Iga sama w sobie też nie. Nie podkręcałem nigdy spirali Igrzysk Olimpijskich u Igi, bo wiem, że tego nie muszę robić. Ona sama się jakby nakręca.
No to, co się jeszcze dodatkowo tam dzieje, to jest to, że kurczę, w lipcu mam urodziny i ona jeszcze dodatkowo sobie sama podbija ten bębenek. A, prezent no, dla taty. Tak, no i to, przecież to, co, to, ten mecz, który ona przegrała w Tokio, no to był w dzień moich urodzin, stąd ten płacz i stąd ten zgrzyt i no wszystko naraz. No, dlatego ja trochę też z nią przeżywałem, bo uważałem, że to niepotrzebne jest, tak? Ale no... No co mogę więcej powiedzieć? No dziecko samo sobie wymyśliło taki, powiedzmy, prezent. No to życzymy prezentu na urodziny za rok. No spokojnie. Idealne będzie w takim razie. Za rok będzie właśnie początek igrzysk, więc jakby wszystko będzie okej. I chwilę po, dobrze. Mam nadzieję, wiemy co, już nie mówimy, żeby nie zapeszać, porozmawiajmy o Stanach Zjednoczonych. Właśnie. Bo teraz tam się dzieją najważniejsze rzeczy w tenisie. Trochę bym takie przejście zrobił z tego turnieju w Warszawie. Czy ten turniej pomógł Idze, żeby podtrzymać formę, żeby ta forma poszła w górę, tak patrząc na te ostatnie mecze Igi Świątek? Znaczy w mojej ocenie na pewno tak, ponieważ tutaj ta nawierzchnia na Legii jest zrobiona właśnie w tym systemie takim typowo amerykańskim, z tymi wszystkimi przepisami, z prędkością odbicia piłki i tak dalej. Faktycznie korty są zrobione dobrze i ja uważam, że to pozwoliło jej jakby krócej pograć na nawierzchni twardej. No w zeszłym roku faktycznie było trochę tak, no nie wiem, no było trochę dziwnie, bo z jednej strony mieliśmy właśnie Wimbledon, gdzie większość zawodników schodzi z trawy i albo przechodzi na mączkę i ten sezon jakby próbuje dogrywać na mączce, albo idzie właśnie na hard. I u Igi był trochę taka rozbieżność, bo z jednej strony mieliśmy turniej właśnie na ziemi, a z drugiej strony za chwilę trzeba było wyjeżdżać i grać na hardzie. Stąd jakby ten okres u niej był wtedy krótszy. No tutaj jest dłuższy, więc zakładam, że na pewno jej to pomogło. No to takie pytanie by było, jeśli chodzi o szczegóły, bardziej do trenera, no bo ja też w domu jest tak, żebyśmy mieli jasność, nie rozmawiamy o tenisie, tak? Staramy się tego tematu unikać, w tym sensie, żeby nie przesłodzić herbaty, tak? No i tyle. Trzeba dać czasem odpoczynek sobie. Zdecydowanie tak. Dwa półfinały. Rozmawiałeś z córką po tych meczach, zwłaszcza po meczu z Coco Gauff w sobotę? Rozmawiałem. Jak ona odbiera ten wynik w Cincinnati? No generalnie widzi to tak, że Coco Gauff poczyniła postępy, tak? I faktycznie było tak, że sama stwierdziła, że na pewno poprawiła swój serwis, który zdecydowanie zrobił się jakby mocniejszy i pewniejszy. Aczkolwiek no... W mojej ocenie jest tak, że Iga gdzieś tam miała jakąś jedną drobną taką, jedną czy dwie takie szanse, gdzie mogła jakby przeciągnąć ten mecz na swoją stronę i to jej gdzieś uciekło. Nie ma żalu do siebie, bo zrobiła wszystko, co mogła zrobić i na obecną chwilę wykonała swoją pracę i ani bez żalu, ani bez radości. No, wydaje mi się, że ten wynik nie jest zły. A z pana obserwacji, bo oczywiście ojciec widzi najwięcej tych cech mentalnych, jeżeli chodzi o córkę. Czy widzi pan po tych dwóch ostatnich półfinałach przegranych? No bo jednak to jest gdzieś tam no zaraz chwila i finał, tak? To jest na wyciągnięcie ręki. Czy to podziała na Igę motywująco, czy raczej myśli pan, że ten US Open i te dwa półfinały ostatnie mogą jakoś zaważyć na te przyszłe mecze? Myślę, że to się nie wiąże ze sobą. No, na pewno w tej chwili musi chwilę odpocząć, bo to dosyć męczące były jedne i drugie ten turniej, zwłaszcza ten kanadyjski, bo tam te godziny były strasznie jakieś niewygodne dla niektórych zawodniczek. No, poza tym no, deszcz mocno to wszystko gdzieś tam krzyżował. Zdecydowanie łatwiej tutaj się to wszystko odbywało w Cincinnati. Wydaje mi się, że w tej chwili Iga musi troszeczkę odpocząć. Ten cykl taki przygotowawczy do głównej imprezy, bo tą główną imprezą właśnie jest US Open, został w pewnym sensie wykonany i wydaje mi się, że no trzeba poczekać na ten turniej. No zobaczymy, jak to będzie. Broni tam tytułu i dodatkowym ciężarem gatunkowym tego turnieju jest to, że to jest tak naprawdę też walka o pierwsze miejsce, być może nawet na koniec roku, no bo Sabalenka jest bliziutko. Wiem już, że takie wyliczenie zostało poczynione, że musi, żeby utrzymać to pierwsze miejsce, musi przejść o rundę dalej niż Sabalenka lub wygrać z nią w finale. Tego drugiego scenariusza życzymy najbardziej. No a ona broni ten tytuł. To jest taka
dodatkowa presja w Paryżu. Obroniła tytuł, to była duża presja, ale to był jej, jakby jej taki kort, gdzie jest nazywana królową. Tutaj w US Open to jest taki trochę inny. Jednak była trochę to niespodzianka, to zwycięstwo. Niespodzianka może nie, ale nie było zaskoczenie. Tak. Zaskoczenie było jakieś. To jak teraz? Nie jak wiem, jak będzie teraz. No, generalnie ten turniej jest bardzo trudnym turniejem. Bezgłośnym, na bardzo dużym obiekcie i nie zawsze to jest jakby pomocne, prawda? Wiemy doskonale, że Iga jest dosyć mocno wyczulona, przynajmniej w mojej ocenie, na te wszystkie takie ruchy, które się odbywają tam w tle za jej przeciwniczką, więc to naprawdę trzeba być bardzo, bardzo skoncentrowanym na każdy mecz i no mam nadzieję, że oni wszyscy o tym wiedzą, zwłaszcza Iga, i będą jakby robili wszystko, żeby się do tego dobrze przygotować. Będzie może o tyle prościej, że nie będziemy grali dzień po dniu, tak? Mamy zawsze ten dzień przerwy. Chyba, że deszcz spadnie. No, zakładam opcję, że tam jednak będzie można jakby inaczej to rozegrać niż na tych mniejszych turniejach. Natomiast faktycznie jest tak, że no to jest główny cel. Obrona tytułu. No na pewno tak. A co będzie ważniejsze? Bo wiadomo, w każdym turnieju liczy się zwycięstwo, w każdym turnieju i w każdym meczu walczy się o pełną pulę, ale tak jak pan obserwuje Igę, co będzie ważniejsze? Czy utrzymanie tego miejsca numer jeden, jeżeli chodzi o Igę, czy jednak zwycięstwo w US Open? Czy widział pan na przykład w innych tych turniejach, kiedy Sabalenka odpadała w poprzednich rundach, widać było, że ta presja, kiedy Iga czuje, że może stracić to miejsce numer jeden, gdzieś tam schodzi po tych spotkaniach i w kolejnych rundach gra lepiej? W moim odczuciu na pewno jest istotniejsze wygrywanie danych poszczególnych turniejów, bo ranking się sam ułoży. Natomiast no, z tego, co widać, czy wszyscy widzą, no to nie jest tak, że Iga ma jakąś presję. To raczej Sabalenka jest z takim ciśnieniem, że ona go nie wytrzymuje, bo widzimy doskonale, że tak jak teraz w Cincinnati Iga zagrała pierwszy swój mecz, znaczy przed Sabalenką w tym sensie, że pierwszy mecz i go przegrała. Natomiast Sabalenka no, miała wszystkie, że tak powiem, asy w swoim rękawie. Mogła wygrać ten swój mecz. No, stało się jak się stało. Dla nas dobrze, czy dla Igi dobrze. I to tyle. Było widać, że tam są nerwy. Ten serwis kompletnie gdzieś zginął. Jej no jak kilkanaście błędów podwójnych. Jak niektórzy mówią, wracają stare demony, tak? No, powiedzmy szczerze, no... Ja się osobiście cieszę, że Iga jakby utrzymuje to pierwsze miejsce i chwała jej za to. No, oczywiście to jest tak, że nie każdy mecz się da, znaczy turniej da się wygrać i ta forma nigdy nie będzie tam szczytowa, prawda? No, mamy troszeczkę wzloty, upadki, okresy przygotowawcze i tylko chwała jej za to, że jest na tak wysokim poziomie, że nikt w tym momencie nie był w stanie jej przeskoczyć. Czy to jest taka dodatkowa presja, te kolejne tygodnie na bycie numerem jeden? Na przykład, czy to jest, no jest taki już, albo i czy to, że jak ona by została wyprzedzona w końcu, to będzie takie trochę zdjęcie presji, czy to nie ma żadnego znaczenia? Ja myślę, że będzie zależało na tym, żeby skończyć rok jako numer jeden, no bo to jednak... No, dziennikarze też podkręcają taką spiralę, który to tydzień, prawda, gdzie ona się już tam plasuje w historii i tak dalej. Nie przypadkowo tak zaczęliśmy program. Nie, no tak, no to jest naprawdę miłe, sympatyczne, no bo jednak tutaj to jest coś, co się dzieje powiedzmy pierwszy raz w Polsce i uważam, że to jest bardzo sympatyczne i powinniśmy właśnie w tym kierunku jakby iść, żeby po prostu jak najdłużej ona się utrzymała na tym numerem jeden, ale no wszystko jest oczywiście w rękach i przeciwniczek i samej Igi. Jak pan reaguje na hejt? Może takie negatywne opinie, ale schodzące gdzieś tam z tej sportowej sfery, przechodzące na elementy bardziej popularności, czyli to, co się też wydarzyło ostatnio podczas Netflixa i o tym, że Daria Abramowicz ma duży wpływ na Igę, tylko króciutko. Czy to Daria jest, Daria, czy Iga jest samodzielnie podejmuje decyzję, czy ona jest, tak jak to taki hejt się pojawił, że tak naprawdę jest robotem? Nie, może no, przesadziłem trochę. Żeby była jasność, to nie jest tak, że Iga powiedzmy wychodzi i sama coś tam opowiada. To są dyskusje wewnątrz teamu, tak? To nie jest tak, że ktoś ją tam oczywiście ustawia, ale jest też tak, że wiele rzeczy się wspólnie jakby podejmuje i po pewnych dyskusjach. Oczywiście decydujący głos ma Iga. I niech tak zostanie. 5 sekund do końca programu. Tomasz Świątek, ojciec Igi, były wioślarz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za wizytę.